Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, dzisiaj już będziemy opuszczać Górniczą Dolinę, ale zanim to zrobimy, dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy oddać pierścień do Udara. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to będzie kwestia ogarnięcia Bilgota. Podobno on może się z nami normalnie teleportować, a jeżeli jakimś cudem nie, to po prostu znajdzie się już pod samym wyjściem. I w sumie przypomniało mi się, że faktycznie tak było. Gdzie jest Udar? Czy on dalej tam stoi? Tak. Super. Hej! Proszę, przynoszę ci pierścień Tengrona. Powinien cię ochronić. Tengron powiedział, że przyjdzie po niego, kiedy tylko wróci. Co? Wiesz, co to za pierścień? Dostał go w nagrodę za odwagę w bitwie. Mówisz, że chce go z powrotem? Jeśli taka jest wola Inosa, to tak się stanie. Jeśli taka jest wola Inosa. Dobra, super. Pierścień życia oddano. Pójdziemy się przespać, bo robi się chyba wieczór. Nie, robi się ranek. Dobra, czyli nie musimy w sumie iść spać. Chyba, że do rana. Bo nie mamy za bardzo życia. Chociaż powiem wam, że szczerze mówiąc, nie wiem, czy nam się to opłaca. Zanim stąd wyjdziemy właściwie, to ja bym się teleportowała właśnie do przełęczy. Dobra, nie, wiecie co, prześpię się do rana, bo powinniśmy wtedy spać chyba do około 8. I powinno być ok. Tak sobie myślę. Tak, jest godzina 8, 20 dzień naszej przeprawy. Niech będzie. Robimy save'a i idziemy. Przeteleportujemy się do Górniczej Doliny. Do przełęczy konkretnie. Co ja mam pod czwórką i pod piątką? Kulę ognia? Co tu się stało? Nie wiem. Do przełęczy. Ponieważ wolałabym wyruszyć po prostu stąd. I jeszcze trzecia rzecz, o której nie wspomniałam, którą chciałabym ogarnąć, to jest ogarnięcie myśliwego Gestata. Moglibyśmy już stąd wyjść, ale nie ma co tego robić, ponieważ jeżeli teraz do niego pójdziemy, to dostaniemy od niego cynk, że wilk robi zbroję z płytek pancerzy pełzacza. I ja w sumie nigdy nie szłam do niego w drugim rozdziale, bo myślałam, że wilk i tak nam tej zbroi nie zrobi teraz. A prawda jest taka, że jak się dowiemy o tym i później nauczymy się odbierania płytek, tylko czy ja mam jakieś punkty nauki? Na szczęście mam. Albo nas tego nauczy Gestat, albo ten gościu Grimbold, tak tam przy czarnym trollu, gdzie też zresztą muszę iść, bo okazało się, że nam pominamy jakiś pierścionek. Także ogarniemy. Odnośnie tego, chciałabym iść tutaj przy rzece, bo dowiedzieliśmy się, że tak powinniśmy chodzić, unikać lasów i unikać głównych ścieżek. Jest też miejsce, które chciałabym odwiedzić, gdzie chyba nigdy, ale i to nigdy w życiu nie byłam. I to są okolice starej kopalni, gdzie powinniśmy znaleźć typowo obóz. Tu jest smoczy zębacz. Tam są zwykłe zębacze. Myślę, że pójdziemy sobie rzeką, a później jakoś odbijemy. Bo właśnie nigdy nie byłam w tej okolicy, bo wiecie, jakby obóz, gdzie się to wszystko znajduje, czyli ten obóz Markosa, jest właśnie przy Kawalornie, a my, według mapy od Garonda, powinniśmy znaleźć to pod starą kopalnią. I tak naprawdę nigdy tam nie byłam, bo nie kojarzę, żebyśmy w mojej podstawowej serii z Gothica... O mój Boże. Z Gothica 2 Noc Kruka tam poszli kiedykolwiek w życiu? Na pewno nie. Także mam nadzieję, że tędy się przedostanę. Jakoś w miarę logicznie. Także to zanim jeszcze stąd pójdziemy, bo prawda jest taka, że nie spieszy nam się jakoś bardzo z tym wszystkim. Okej, tu jest topielec, czyli tu mamy tereny bezpieczne dla siebie. Także na spokojnie. Dobra. Ale by było śmiesznie, jakby tutaj nagle byli orkowie.
Ktoś pisał, a raczej pytał się mnie, dlaczego nie chce się bić z orkami i myślę, że pytanie to jest dosyć... Znaczy, odpowiedź na to pytanie jest dosyć oczywista. Ja nie chcę tutaj robić sobie jakiegoś challenge'u związanego z przechodzeniem Gothica 2 teraz, więc najzwyczajniej w świecie nie rzucam się na każdego przeciwnika, którego się da. Wiecie, ja bym mogła klepać tych wszystkich orków, ale czy to ma po prostu jakiś sens, to bardzo w to wątpię. Uważam, że jest na to po prostu za wcześnie i tak przyjdziemy tutaj w czwartym rozdziale i wtedy po prostu prawdopodobnie weźmie się deszcz ognia, bo to jest najbardziej znana metoda i się to po prostu ogarnie. Tu są jacyś ludzie. Stój! Ani kroku dalej! Nie ma sprawy. Czyżby? No proszę, kolejna zagubiona owieczka, co? Z początku wziąłem cię za jednego z drani polujących w tym rejonie. Widzę jednak, że nie jesteś jednym z nich. Wyglądasz raczej niegroźnie. Wydaje mi się, że nigdy go nie spotkałam. Wyglądasz na myśliwego, ale chyba nie wiesz za bardzo, co zrobić z wolnym czasem. Ta, tu się z tobą zgadzam. Ale cóż mogę zrobić, skoro nie mogę przedostać się przez przełęcz? Czekam więc tutaj i staram się robić to, co umiem najlepiej. Jednak żal mi mojego kolegi Engroma. Engrom? Brzmi to jakoś znajomo. Podejdź bliżej ognia, ogrzej się trochę. Jesteś byłym więźniem zza bariery? Nie, nie. Skąd ten pomysł? Przybyłem tu tylko po to, żeby się szybko wzbogacić. Ktoś z tych okolic powiedział mi, że te ziemie to świetny teren łowiecki. Sporo zwierzyny, jeśli wiesz, co mam na myśli. Ostatnio zaś jedyną rzeczą, o jaką tu naprawdę łatwo, jest możliwość oberwania od orków, jeśli zapuścisz się zbyt daleko. A ja jeszcze pozwoliłem się tym durniom zastraszyć. Znam tych żartownisiów. Mimo to wydaje się, że jakoś sobie radzisz. Cóż, nie mogę narzekać. Mimo tych zafajdanych orków, tereny na obrzeżach rzeki należą do stosunkowo bezpiecznych. Wydaje mi się, że nie lubią zbliżać się do wody. No, choć może to tylko zbieg okoliczności. Okej. Dlaczego jest ci żal Engroma? Ponieważ ślepo za mną podąża. O nic nawet nie pyta. Przez to wpakowaliśmy się w kłopoty. Chciwość, jak widać, nie popłaca. Na co polujesz nad rzeką? Co to za pytanie? No, przejdź się tylko brzegiem, a szybko się domyślisz. Oczywiście na topielce. Niełatwo złapać te bestie, ale za to smakują wyśmienicie. Od czasu do czasu natykam się też na ścierwojady, ale nimi też nie pogardzam. Czy mógłbyś nauczyć mnie czegoś o polowaniach? Rozumiem. Nagle ci się spodobały. W porządku, ale nie ma nic za darmo. Czego żądasz? Nie masz przypadkiem czegoś do jedzenia? Czegoś innego niż mięso topielca? Powiedzmy kawałek sera. A tak, ser. Oddałbym życie za kawałek sera. Zobaczę, co da się zrobić. Oto twój ser. Czy teraz będziesz mnie uczył? Naprawdę? Udało ci się go zdobyć? Od wieków nie jadłem czegoś tak wspaniałego. Dziękuję. A co powiesz na... O tak, jasne. Czego możesz mnie nauczyć? A co chcesz wiedzieć? Usuń serce, róg cieniostwora. Dobra, na razie tyle. Hej, ty! Jak leci? Fatalnie! Co jeszcze mogę powiedzieć? Całymi dniami tylko w górę i w dół tej cholernej rzeki! Orkowie po lewej, bandyci po prawej i ciągle tylko to mięso topielców. Trudno to wytrzymać na dłuższą metę. Zastanawiałeś się kiedyś nad opuszczeniem tego miejsca? Tak, pewnie. Nie ma problemu. Najpierw przedrę się przez hordy orków, powiem dzień dobry potworom krążącym po całej okolicy, a potem spacerkiem przejdę sobie przez przełęcz. To by była niezła sztuczka. Ale ja jakoś się tu przedostałem. Czy chcesz mi powiedzieć, że właśnie przekroczyłeś przełęcz? Jak widać, tak. Miałeś szczęście. Jeśli o mnie chodzi, to dopóki w okolicy trochę się nie uspokoi, nie zamierzam się w ogóle stąd ruszać. Jak idzie polowanie?
Polowanie jest moją jedyną pociechą. Przydałby się od czasu do czasu jakiś inny cel niż te przeklęte topielce. Okej, okay, dobra. To chyba wiemy wszystko. Tam są gobliny na dole. Tam by można było iść w sumie tamtędy. Dobra, bo tutaj są kufry do otwarcia, a ja za długo się trochę zastanawiam. Może tak, lewo, nie, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, naprawdę nie pamiętam, dużo tu rzeczy. Czy te gobliny dostały, tak, dostały kręćka. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, okej. Trochę rzeczy, trochę złamałam wytrychów, ale niech będzie, dokupimy później, jak będziemy w mieście. Jeżeli oczywiście się respią Torbenowi chociażby. Możliwe, że tutaj byłam w tym obozie, ale po prostu nie pamiętam. Wiemy na pewno, że rzeką się idzie całkiem przyjemnie. Dobra, jest więcej topielców, raczej jest okej. No, omijamy lasy, tak jak było powiedziane. Okej, to było głupie. Serio? Masakra. Oż ty w mordę. Masakra. Nic tu nie ma. Serio nic nie miał przy sobie? Cudownie. Okej, a tutaj są orkowie, czyli musimy przejść na drugą stronę, rozumiem. Może łuk wyciągnę. Nie, nie ma tutaj orków, ani trochę. Jest za to sporo topielców. Ja naprawdę, powiem wam szczerze, ja nigdy tu nie byłam. Pamiętałabym to. Nigdy, kurczę, w życiu. Serio? Nie chce mi się trochę bawić. Dobra, tu mogę gdzieś przejść trochę. Nie no, wiecie, możemy sobie pochodzić po tej górniczej dolinie. W sumie nic się takiego przecież nie stanie. Nic się nie dzieje. Zobaczymy przynajmniej, co tutaj się dzieje. Te gobliny są tam na górze. Chyba. Chrupie mi pod stopami śnieg. Naprawdę, ja nigdy tutaj nie chodziłam, przecież to jest jakiś skandal w ogóle. W ogóle nigdy nie zwróciłam uwagi na to, że to chrupie. Musimy uważać tutaj... Śnieżek pada. Musimy uważać na jaszczuro ludzi, bo już ich widziałam. A nie chcę się na nich nadziać przez przypadek. Nie byłoby to zbyt przyjemne. No, gdzie mu jakiś kryt czy coś? Dobra. Wyleczymy się trochę chociaż jedną miksturą i pójdziemy sobie
Znaczy wiecie, ja się nie dziwię, że tutaj są jeszcze ludzie, bo... No bo przepraszam, ale jesteśmy już tak naprawdę pod nowym obozem, a w nowym obozie stacjonuje lodowy smok. Także to jest raczej irracjonalne, że tutaj nie jest zbyt bezpiecznie. No, ale możemy się przejść w inne miejsce. Ale fajnie chrupie śnieżek. Konkretnie możemy się właśnie przejść w okolice tej starej kopalni, bo tam żeśmy nie byli. I tam jeszcze te topielce zostały na dole. Tu jest jakiś gobliniarz zadymiarz na moście w ogóle. I to nie jeden. Nie wiem, czy chce mi się cokolwiek z nich zbierać w sumie. Tutaj jest w teorii dosyć bezpiecznie. Oho. Mamy jakiegoś knechta, który ma tylko w sobie monetę. Dobra, już nie będę zbierała z tych goblinów niczego, bo to jest bez sensu. Wyciągniemy łuk, bo tutaj niby... Nie no, są zębacze. Ale mi się nie chce z nimi lać, powiem szczerze. O kurdele, co tu się dzieje? Dupala. Oh shit. Ała! Chyba tego nie przeżyję. Ale mnie pogryzły. Czemu one mnie leją w wodzie? Dzień dobry. Oh fuck my life, dobra. Musimy troszeczkę odejść stąd. We trzy mnie zaspamiły i to się nie skończyło dobrze. O nie, 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 dobra. Idziemy w drugą stronę. Dobra, zrobimy ta... Czemu ty mnie bijesz? Ajajaj. Ja się nie zapisałam za bardzo. Aktualnie się topię. Co tu się odpieprza? No nie bij mnie, paskudny gadzie. Kuźwa mać. Dobra, wiecie co? Wczytam się i widzimy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, jesteśmy tutaj po tej stronie dobrej. Są w ogóle ludzie. Stać! Kto idzie? Nie chcesz mnie chyba wysłać z powrotem do kopalni rudy, prawda? Muszę cię rozczarować. Nie wrócę tam za nic w świecie. Co tutaj robisz? Głupie pytanie. Ukrywam się! Te świnie ze straży wszędzie mają swoich szpiegów. Nie dam się ponownie wysłać do kopalni. I już! Ta pieczeń pachnie wspaniale. Nie dotykaj! Okej. Coś nie tak? Naprawdę musisz o to pytać? Nie wystarczy rozejrzeć się dookoła? Odkąd tu przybyłem, ci cholerni topielcy zdążyli się pojawić na całej długości rzeki. Na początku było ich tylko dwóch. Wczoraj widziałem już przynajmniej pięciu. Nie mam pojęcia, jak się stąd wydostanę. Próbowałeś drogi przez przełęcz? Czy wyglądam na szaleńca? 20 żołnierzy nie zdołałoby mnie stąd wyciągnąć, dopóki grasują tamte bestie. Nienawidzę ich. Już sam ich smród wywołuje u mnie zimne dreszcze, a ich gulgotanie dosłownie mrozi krew w żyłach. Jeśli tak strasznie chcesz, żeby obdarli cię ze skóry, to proszę bardzo, idź do nich. Co dostanę, jeśli ich zabiję? Hmm,
W zasadzie wystarczyłoby, gdybyś pozbył się tych topielców sprzed jaskini. Znalazłem bryłę rudy. Dostaniesz ją jako zapłatę. Kurde, jakieś nowe zadanie jeszcze takie, które nie jest zadaniem w teorii. Co tutaj się dzieje? Tyle mnie ominęło. W ogóle nie szłam nigdy na ten obszar. Lewo, prawo. Okej, dobra. Najprostsza skrzynia. Ever 5 sztuk złota. Super. I lekka ryba na ziemi. Dobra, no są tutaj topielce. O nie, nie. Za dużo was jest trochę. Znowu mnie przygwożdżą 3 i będzie problem. Oj, blokujesz się, kolego, widzę. Kurde, gościu, deklu jeden. Mogę jakoś kryta zasadzić? Dziękuję. No, tak należy obchodzić się z bestiami. Znowu jedna z tych głupich bestii. Najwyżej będziemy wskrzeszać. No, tak należy obchodzić się z bestiami. Oh my goodness, co tu się dzieje? Sporo ich tu. Dobra, te ciemne grzyby to już zostaje w spokoju. Gdzieś tu jeszcze powinien leżeć jeden topielec. To chyba ten. Tak. No nie wiem, pozbyłam się tych przed jaskinią. To chyba wystarczy. Pozbyłem się topielców sprzed wejścia do jaskini. Doskonale. Nareszcie znowu czuję się wolny. Proszę, zgodnie z obietnicą. Czy teraz zechcesz przekroczyć przełęcz? Nic z tego. Jeśli mnie złapią, zabiorą mnie z powrotem do kopalni. Nigdzie się stąd nie ruszam. Dobra, ja sobie pozwiedzam tą dolinę, bo prawda jest taka, że jakbyśmy teraz już stąd wyszli, to by się zaczął tak naprawdę trzeci rozdział, a w sumie mi się jakoś tak bardzo nie spieszy. Dobra, już nie zbieram tego, bo bez sensu. W tym lesie chyba i tak jest w miarę bezpiecznie, bo widzę tutaj same topielce, trochę goblinów, trochę zębaczy. No orków tutaj raczej nie uświadczymy po tej stronie. Tam chodzi smoczy... Dobra, jest parę smoczych zębaczy. Chociaż my wiemy, że da się je pokonać na spokojnie. Ale ja się nie będę męczyła, bez sensu. No ale tak, mamy gdzie spacerować, to jest jednak... fakt. A ja pierwszy raz pójdę pod starą kopalnię. Niewiarygodne po prostu. Jak ja w ogóle mogłam tam nie pójść? Mi się to po prostu w głowie nie mieści. Że ja nigdy tutaj nie zaszłam. Przecież tyle expa mnie ominęło. Mi się całe życie wydawało, że tu nic nie ma. Nie wiem dlaczego. Po prostu byłam w okolicach smoka i na tym się tak naprawdę skończyło. Dobra. Tu się dałam niepotrzebnie w sumie. Przy okazji, jak tu jesteśmy, to sprawdzimy, czy za wodospadem coś jest. Bo powinno tutaj coś być. O, jest kolejny topielec. Jakiś zwój. Przemiana w topielca chyba. Mam rację? Tak, przemiana w topielca. Kto by się tego spodziewał? No i jest też jakiś kuferek. Ile mam wytrychów? 5. No to musimy się oszczędzać teraz. Dobra, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Dobra. Tam było prawo, lewo, lewo, prawo. Jeszcze raz.
prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Dobra, już tego jednego sobie daruję, niech będzie. Mam 4 wytrychy teraz. Wiecie, ja sobie tak dzisiaj pospaceruję, pogadam, bo w sumie ja naprawdę nie wiem, jakim cudem nie przyszło mi do głowy, żeby tutaj po prostu przyjść kiedykolwiek w życiu, nie? Aż mi jest tak głupio, że ja naprawdę tu nie byłam nigdy. Ja powiem szczerze, że ja w ogóle zapomniałam o istnieniu starej kopalni, jak grałam w Gothica 2 Nocturka. Ja myślałam, że tutaj są wszędzie jakieś lasy i to jest wszystko. A okazuje się, że nie. Dobra. To są paladyni normalnie. No, koniec z tobą, bestia. Odłóż broń! Spryciarz. Fajnie. O Boże, nie mogę ci się w ogóle niczego nagrać, bo przecież nie idzie żyć. O kurde, tam już są orkowie. Spadaj, goblinie. Są orkowie i smoczy zębacz. Dobra, już tam nie idę. Idziemy do paladynów. Jeżeli mnie tutaj w ogóle wpuszczą. No, wygląda na to, że tak. Dalej nie wierzę w to, że tutaj nie byłam. A tutaj jak wyjdę, to co się stanie? No jasne. Dobra, zrobimy zapis, bo ten paladyn przecież, czy ten rycerz jest głupi. Jak debil największy. No, koniec z tobą, bestio. Pazurki sobie przynajmniej z nich pozbieram. Chyba z trzech się udało zgarnąć expa. Może być. I tam są jakieś rzeczy. Potkłam się o skałę, widzieliście? Znaczy rzeczy, jest po prostu jakaś skóra. Irdest. Skóra wilka. Okej. To ktoś sobie już tutaj po prostu nie posiedzi. No a my może się dowiemy, co tutaj się w ogóle dzieje i o co tutaj chodzi. Tam mogę wejść do środka, na to wygląda, do tunelu. Tutaj jest kapliczka. Widzę, że fajne rzeczy tu mają. O, proszę bardzo, wiedziałam, żeby tutaj zajrzeć. I nie wiem, dlaczego jest znowu przemiana w topielca. Nie wiem. Możemy wejść do środka. Jest Kilof. I jest kolejny kufer. O Boże, nie, proszę. Dobra. Lewo. Prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo, lewo. Wczytujemy się. Było prawo i potem już lewo do końca. Prawo, lewo, lewo, lewo. Mamy posążek Inosa. I tutaj coś jest jeszcze. Mikstura i zwój. Czy to jest przyzwanie szkieletu? Tak, tworzenie szkieletu. Dobrze, może być. I tutaj powinien być Grimes. Z tego, co kojarzę. Hej. To ty! Kto by pomyślał, że się jeszcze spotkamy? Wygląda na to, że obaj wiemy, jak utrzymać się przy życiu. Jak widzisz, zajmuję się teraz górnictwem. Teraz? A wcześniej to czym się niby zajmowałeś? Czy chciałbyś opuścić dolinę? Nie, będę dalej zajmował się wydobyciem. Nie pozwolę, by powstrzymało mnie paru zgniłych orków. Miewałem już gorsze problemy. Kiedyś na przykład drążyliśmy tunel w starej kopalni i nagle wdarła się tam woda. Ale to stare dzieje. No nie takie stare wcale. Jak idzie praca? Te skały są cholernie twarde. Minął chyba miesiąc od tych wydarzeń, tak plus minus.
bo ze 3 tygodnie leżeliśmy pod stertą gruzu. Co ty znowu biłeś? Skąd ten zębacz? Skąd? Czemu one się nagle pojawiły z kosmosu? No szkurde, ty chuju. Koniec z tobą, bestio. Nie wytrzymam. Ten jest mój. Masakra. Kurde, ekspa mi będą psuć wszyscy. Dobra, bo trzeba by się było trochę wyleczyć. No i ogólnie rzecz biorąc, to ja dzisiaj mam problemy straszne z nagraniem filmów, bo musiałam teraz właśnie przyciąć dla was ten kawałek z tym umierankiem, z tymi topielcami. Potem znowu do mnie mama dzwoni i ogólnie i tak już jest późno. No masakra po prostu. Dobra, bo chciałam iść po Bilgota, ale po Bilgota jest bliżej w sumie teraz. Ale jeszcze chciałam iść do tego całego gestata i tu się robi teraz problem. Delikatnie rzecz biorąc. Nie, spróbujemy się przedostać tędy po Bilgota. Ja go mogę wziąć i mogę go w sumie zostawić. Bo on się sam tam jakby tepnie na miejsce, przynajmniej powinien. Więc możemy tak zrobić. Bo tędy powinnam chyba sobie tam przejść, tak jakbym chciała. Może nawet tutaj na tą skałę dałoby radę wejść, chociaż nie, bez sensu. Pójdziemy tak jak przy tym jeziorku byłam, co już tych jeszcze ludzi było widać. I tam odbijemy na ziemię orków i tam już powinno być z tamtego punktu blisko, tylko musimy uważać na wargi, bo one tam były w tamtej części. No i chyba na orków, bo tam gdzie wargi, tam i orkowie zapewne. Podejrzewam, że warga też byłabym w stanie już zabić, ale no bez przesady po prostu, ja nie chcę się męczyć. Bo ja nie po to gram, żeby po prostu mieć dość. W sumie tam też były jeszcze potwory od strony Kavalorna, ale tutaj widzę, że też jest w miarę bezpiecznie. Jest topielec, są krwiopijce, a raczej nie powinno mi się nic tutaj stać. Przejdziemy w taki sposób, żeby się udało po prostu bez szwanku. I będę chciała też dać wkryta, jak wrócimy. Te punkty. Mogę jakiegoś kryta zasadzić tej krwiopijce, a nie, że ona mnie... Więcej mi was potrzeba. Przed chwilą były 3, czemu nagle są 2? Kurde, ale no, nie wytrzymam. Może były 2? Nie wiem, jeszcze tutaj się przejdę, bo tutaj może coś być. Tylko wiecie co, zrobimy zapis, bo ja troszeczkę się zaczynam cykać, że coś może się dziać złego. Bo wiecie, ta wysepka... Okej, okay, jest jakaś pojedyncza... krwiopijca. Może być w sumie, bo to exp. Chciałam jej zrobić z buta wjeżdżam, ale chyba się nie udało. Nie ukryte nic za kamieniem? Nie. A szkoda. W sumie możemy też... W sumie później też będzie dobrze do tego gestata iść w sumie, bo... Przejdziemy sobie... Tak jak wcześniej tutaj w sumie biegłam. Na te tereny. Oh my godness, no! Czy czarnuchy mnie zabiją? Bez kryta to będzie masakra. No kurdele, nie wierzę, tu już są wargi. Manewry wymijające zrobimy. Może się odczepią ode mnie. Oh my godness! No nie, nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to po prostu, co ja robię. Oh my god. Oh my fucking god. Żyję. Fuck, no nie chcę warga w dupala.
Dobra, to się bije jak z wilkiem. Oh my god, dobra. Poszło, mam skórę warga. Tak coś czułam, że będzie dzisiaj niebezpiecznie. Dobra, bo tu zostały polne bestie, tam są gobliny, nie idę tam. Dobra. Troszkę źle poszłam, bo tak będzie ciężko dojść i tak muszę się wrócić. W sumie niedobrze. Trochę pobłądziłam bez sensu. Dobra, goblinów to ja... Co ty robisz? No bez jaj, no w polną bestię to już mogłabym zabijać to bez szwanku. Dobra, tu jest Marcos, byliśmy pod starą kopalnią. To teraz pójdziemy i tak naokoło. I do Bilgota, i do tamtego. Jak my stoimy w ogóle z mapą? No kurde, naprawdę. Będzie kiepsko. Wiecie, co zrobimy? Mi się wydaje, że dobrze by było się przemienić w jakieś zwierzątko i sobie pobiec. Mam może przemianę w wilka. O, mam przemianę w warga. Mam za mało many, poważnie. Ale mam grzybki, możemy zjeść. Dobra, robimy grzybobranie dzisiaj. Będziemy wcinać. W ogóle one nie dają many, czajcie to? Nie wiem, ile ich zjadłam, ale jak zjem 50, to powinnam mieć plus 5 many. Tak powinno być. Nie mamy innego wyboru. Bo to pielce może być trochę niewygodnie. Wargiem powinno być ok. A tu się okaże, że ten bonus nie wejdzie. Plus 10 dostałam, o kurde. Tego się nikt chyba nie spodziewał. Dobra, warga biorę, 8, lecimy. Nie mam tyle many? No to nie. To Serafis potrzebuje. Znaczy się niebieski bez. 8, przemiana w warga, czaruj. Oni korelują z wargami, także nie powinno być problemów. To najpierw pójdziemy do tego gestata. A później pójdziemy... tam, gdzie jest ten, Ruda. Tylko, żebym się nagle nie odczarowała gdzieś w połowie, bo będzie przypiks. Nie mogę otwierać mapy, także muszę się zdać na swoją intuicję. I mam nadzieję, że pamiętam, jak się tam biegnie. To są polne bestie, ale one niestety muszą jeszcze poczekać i trochę sobie jeszcze pożyją. Tu są zębacze. A my bodajże biegniemy tutaj. Wybiegłam zębacza. Dobra, jest mostek, jest więcej orków, wszystko chyba gra. A tu się okaże, że ja źle biegnę, nie? Ale nie, no muszę dobrze biec, bo to miało być gdzieś od strony starego obozu. Powinno być dobrze. Jak widzicie, ich jest tutaj od groma. I gestat powinien być tu na górze. Potem sobie przebiegniemy może czymś innym. Dobra, i on był bodajże gdzieś tu. Widzę, że tutaj są też ogniste jaszczurki.
Dobra, odczarujemy się tutaj. Mam cię. Cześć. Jak leci? Przyjście tutaj jest prawdziwym aktem odwagi. Pewnie się zgubiłeś, co? Jest tu coś wartego zobaczenia? Trochę ognistych jaszczurów, orków i cholera wie czego jeszcze. Nie byłem jeszcze na wyżynach. Nie radzę jednak próbować. Stworzenia, które żyją tam na górze, nie wyglądają zbyt przyjaźnie. Co tutaj robisz? Zarabiam. W takim miejscu? Jestem myśliwym. Specjalizuję się w trudnych zadaniach. Ogniste jaszczury, pełzacze, zębacze. Jednym słowem wszystko, na co nikt inny nie zechciałby zapolować. Niezła zbroja. Tak, ciężko coś takiego dostać. Jest zrobiona z pancerza pełzacza. Zrobił ją dla mnie pewien człowiek imieniem Wilk. Wtedy byłem więźniem w kolonii. Dałem mu kilka łusek pełzacza, a parę dni później zbroja była już gotowa. Facet jest w porządku. Mhm. Gdzie teraz przebywa Wilk? Nie widziałem go od czasu, kiedy był najemnikiem w kolonii. Przypuszczam, że wciąż obraca się w tym samym towarzystwie. No to prawda. Potrafisz oprawiać smoki? Kiedyś, kiedy nabierzesz doświadczenia, może nawet nauczę cię tej sztuki. Naucz mnie sprawiać zwierzęta. Czemu nie? I tak mam chwilowo dosyć wrażeń. Okej, on usuwanie płytek uczy, to nam się przyda. Żeby zerwać pancerze pełzaczy, potrzebujesz naprawdę ostrego noża. Aha, dzięki. Dobra. Zapiszemy się, bo nie chcę, żeby się obraził na mnie. Otwarte. Laska. Dzięki, było warto. Dobra, i teraz przydałoby się jakoś stąd wrócić. Co tam, kurde, mać stoi? Chciałam spróbować tutaj skoczyć, ale widzę, że to nie jest dobry pomysł. W ogóle widzę, że chodzenie tutaj to jest trochę taki naprawdę słaby pomysł. Teraz trzeba stąd jakoś wrócić. Przydałoby się jakaś druga przemiana. Topielec, polna bestia. Będzie kiepsko. Runę strachu można by było rzucić, ale to jest bez sensu. Może w polną bestię byśmy się zamienili. Ile ja mam many? 6. Wiecie, tak tylko, żeby na szybko przebiec. Ona też widzę, że w miarę szybko biega. Okej, okay, jaszczurki mnie nie atakują. Pytanie jak orkowie. A może tak mnie atakują? Ważne, żeby orkowie mnie nie zabili. Nie, mają mnie w dupie. Dobra, czyli oni ogólnie mają zwierzęta w dupie. Po prostu. To dobrze, bo przynajmniej się przedostaniemy, a prawda jest taka, że tych czarów bym nigdy w życiu nie użyła. Także pójdziemy po Bilgota i ogarniemy z nim questa. I to będzie tak naprawdę już na koniec dzisiejszego odcinka, bo naprawdę ten odcinek jest tak rozleziony. Ja mam tyle montażu po prostu. Dwa razy do mnie mama dzwoniła, bo Daman robił urodziny i muszę jej tort przekazać. I wiecie, najpierw dzwoniła, że jeszcze nie wyszła z pracy, a potem dzwoniła, że po prostu, no... Czy ty na mnie mruczysz? Nie wiem. To już się, wiecie co, tak przebiegnę. Nie odczaruję się jeszcze. Chociaż mogłabym, bo tu już jest w miarę bezpiecznie chyba. Nie kojarzę tutaj orków w tej okolicy. Ale chyba się biega szybciej niż bezimiennym. Chyba na pewno. Dobra, i teraz byleby się nie pomylić. Nie no, nie pomylę się. Gdzie? Gdzieżby? Tutaj raczej... Łatwo jest wszędzie trafić. Dobra, tu już powinno być bezpiecznie. I tutaj powinien być obóz na dole.
Tam na górze nie. Ale tutaj już tak. W sumie podobno z tego jest fajny exp nawet w miarę. I tak wydaje mi się, że dużo zrobiliśmy. Jak jeszcze będziemy tutaj później chodzić i spacerować w ogóle, to wybijemy też resztę potworów, które aktualnie sprawiały oczywiście problem, czyli chociażby smocze zębacze. Także nie ma co się martwić. Dobra, Bilgot, bo ja już potrzebuję po prostu się ciebie pozbyć i wywalać już z tej kolonii jak na razie. Pora ruszać, Bilgot. Pakuj manatki. Jestem gotowy. Dobra, dzięki. Teraz zrobimy save'a, żeby nie spieprzyć niczego. Nażremy się many. Jeszcze skórzane mieszki pootwieram. Mam lekką rybę. Co masz? Wytrych. Dzięki. Dobrze. I teraz tak. Niebieski bez. Dobra, i teraz zrobimy zapis. I teraz się przeniesiemy na przełęcz. Okej, niby go ze mną nie ma, ale w teorii powinien tutaj gdzieś stać. A jeżeli nie, to musimy zrobić myk pod tytułem tepnąć się najpierw na zamek. Chyba, że to tylko tak w nocy kruka działa i muszę go tutaj prowadzić. Wtedy go po prostu zaprowadzimy. Na zamek najpierw. No, nie ma go w teorii ze mną. I na przełęcz. No niestety, nie ma go tu. On bodajże powinien być tutaj konkretnie. O, jesteś. Dobra, jesteśmy. A teraz szybko. Ten teren jest niepewny. Dziękuję. Nie daj się zjeść. Szkoda by cię było. Żegnaj. I co, wykonane zadanie wykonane. No 300 expo to jest całkiem dużo. Dobrze, moi drodzy, zostawimy sobie odcinek już w tym miejscu na dzisiaj w spokoju. Dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę już... Sprawa Fernanda, co to? A, okej. Ja lecę już montować dla Was ten film i w kolejnym rozpoczniemy sobie trzeci rozdział fabularny. Przejdziemy tutaj z powrotem w stronę Corinis. No i zobaczymy. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.